Siemano, witajcie na moim kanale, ja jestem Prezes, to jest Justek, a dzisiaj drugi odcinek naszego internetowego przeglądu pod tytułem Partia RP jest najlepszą partią na świecie. Ile ludzie zostawili łapek tam, po tamtym filmie? Sprawdźmy to. Sprawdzam! 23 tysiące łapek w górę. My tam mówiliśmy chyba, że 10 albo 15. Robimy te TikToki. Czyli jak będzie lepsza pogoda, bo teraz u nas cały czas pada, to nagrywamy te TikToki, szykujcie się na mocny film. A dzisiaj Prezes pokaże ci filmik z piłkarskimi wypadkami, który miał 101 milionów wyświetleń. Wiesz, co tu się stanie, czy nie? To jest, można powiedzieć, kiedy twój crush siedzi na widowni i chce się popisać jakimiś skillsami. Ale go porobił, ty. Co jest grane, ty? Co jest grane? Ale mu siadło, nie? Idealnie przerzucił typa i nagle cyk, ale tu mu na farcie mu siadło to. Co jest grane, ty? To tu się siata będzie jakaś pewnie kosmiczna. Albo siata, bo się wywa... O kurde, widać, że tu jest jakiś cwaniak młody. I ten gościu, nie? No, dałem mu. Ja pierdziele. No, ale, ja go uczyłem, no. Ale taką, stary, jak Ronaldo się złożył, idealnie. Taką przewrotkę, to jest marzenie chyba strzelić, nie? Nie taką jak Ronaldo, a taką jak Bale. A oni strzeli prawie taką samą. Nie. Ej, pierwsze marzenie strzelić taką nierealną przewrotkę na meczu. Drugie marzenie strzelić taką przewrotkę w dziecko jakieś na przykład. Dobra, 20 tysięcy łapek w górę i robimy cały odcinek z przewrotek. Bierzemy materacę, trampolinę na boisko i robimy nierealne przewrotki na dużą bramkę. Co wy na to? Eseba. Oj, gdzie lecisz, synek? Gdzie lecisz, młodeci? Ty, co to z Bayerną nie grają? Zobacz, to jest Team Mobile normalnie logo Bayernu. No. Gościu breakdance'a tańczy z Timbą. Zrobisz tak na meczu? Zrobię. O stówę, że tak nie zrobisz. Będziesz na tym zawodach, to tak zrobię. Trener dobra. Cię zabije! Do kosza czy w okno? Do kosza czy w okno? Kosz. Ja mówię, że w okno. Nie! Stówę, że po? Jak, stówę po? Dobra. Nie tu się boisko. Jest, trafił w okno. Dawaj stówę. Kurde, ale taki rebounder to by nam się przydał, co? To jest porządny rebounder. Właśnie, bo ja pod ostatnim filmem powiedziałem, że na 20 tysięcy łapek zostanę sponsorem klubu. A ten film mocno idzie, bo jest 1 na 10 ten film. Jeśli chce jakaś firma, chce zasponsorować jakiś sprzęt piłkarski, to zgłoś się do mnie, ja zrobię reklamę. Przy okazji zasponsorujemy nasz cudowny klub, który się świetnie rozwijał z tym. Ale to jest prawda, stary, jakie ławki mamy, nie? To robienie, to jest bardzo trudne, ale że gościu już, ja strzelałem w poprzeczkę wtedy, nie? Zrabony? O kurde! Nie trafi w to. Trafił! Bo to było bardzo nisko. To dziecko ma 1,15 m, ta bramka ma 1,20 m. Ale mnie zaraz wkurzył, młody. Bo ja z Rabony muszę też to zrobić. Robię to, widzę. Ale ten, jakby to oglądamy, to my się tyle zakładamy, tyle obiecujemy, tyle dajemy tych... Szok. Ale go wyczyścił. I ten też. Ojojoj! Ale porobił młodego, ty, porobił młodego. W ogóle, jeśli wy chcecie porobić mnie, prezesa, czajnika na przykład, albo ostrej słaby, to zapraszam na obóz Justka i prezesa. Został tylko drugi turnus w sierpniu. Jest trochę miejsc, wpadajcie, link w opisie. Zapisy idą jak świeże bułeczki. Dobrze, młody co broni, ty. I kolejna akcja. Dobrze. Patrz jak młody ich ratuje, ale tu już patrz, obrońca też fajnie asekurował. Ale kamera dobra. To jest w ogóle miniaturka tego filmu. I to jest miniaturka tego filmu. O kurde, no to robimy taką miniaturę. Oj. Nope. Oj, ten już leży. Nope. Oj. Jeszcze. Nope. Oj. Nope. Nie, to bramka się chyba trochę podłoży. No bramka jest trochę ten, ale to z bliska weź strzel na taką bramkę, nie? To też jest takie... Siata mnie zakłada na pewno komuś. Myślałem, że temu psu... Ja też myślałem, że... Podwójna siata! Młody założył podwójną siatę. Ej, my też byśmy mogli nagrywać to, że właśnie idziemy w plener, nie? Do się nie uczyłem. Pierdzić ręką? Ja miałem pachą. Jak tam oglądałeś Fame? Szkoda nitra, co? Wow. Pierwszy knockout od niewidzialnego strzału. Pura walka, dla mnie się była najlepsza. No na pewno zarąbista walka to była żeńska klatka Shelly, nie? A Park to w ogóle jak młodszego brata go tam lał, nie? No bo wiesz, Shelly to się od razu już... No, kurczę. Było widać różnicę poziomu, nie? Dobra, no to która? Ale no też na przykład zarąbista walka była AJ i Matt Fitlovers. No a tobie jaka walka się nie podobała? No ja mówiłem, że AJ i Matt. Ja kiedyś byłem w ogóle fanem Fitloversów. Oni byli kozakami kiedyś. Mi bardzo imponowało. Jak ma robi te salta. No i co tu młody zrobi? Siata. I on go załata. Uuu, karma. I bramka. A bramka taka? Nie, bramka wpadła czy nie? Napiszcie w komentarzu, czy wpadło, czy nie wpadło. Wpadło, bo ściankę tam uszyła. Tu będzie? Co ty, co on odwalił, ty? Tak samo było na meczu. Co on odwalił? Identycznie zrobił nasz bramkarz. Identycznie. W ogóle patrz skąd ta piłka leciała. Ta piłka leciała z 4 km. No. Tutaj. No. I bramka 4 km. Nie wiem, się na patrzę. Co jest grane, ty? Co jest grane? A ja tak zrobiłem jakieś podobnie na meczu mikołajkowym. Pamiętam, chciałem przyjąć mi pod nogą ten. Druga akcja z tego samego meczu. Ciekawe, to ten sam bramkarz, ty. Na pewno. To ten sam bramkarz, no? On kopnie w co. I teraz będzie to samo do nie! Co ty gadasz? Co? Co jest grane? Okno. Okno.
Ronaldo. No okno. No dobrze powiedziałeś. A ja to widziałem, no. Dobrze powiedziałeś. Ja myślałem, że okno serio, że nie, ale to... Szkoda, że nie pokazali jego reakcji. Pewnie była taka... I co? I co tutaj będzie fajnie robiła? Strzeli bramkę, tak? Poprzeczka? Kurde, ale jak będzie lewy w Barcelonie... Nie będzie! No jak będzie lewy w Barcelonie, ja jestem całe życie za Barceloną i teraz ta Barcelona ostatnio tak słabo grała i tak mi było smutno, a jak będzie lewy w Barcelonie, to, to będzie tragicznie. To będę tak się cieszył. Lewandowski tak nie jest pod grę Barcy. Cieszył. Dobra, no właśnie wiem, że nie jest, właśnie boi się. Nie jest totalnie, bo Barca jest, według mnie, jako fan Realu i Juventusu mogę powiedzieć, że on nie pasuje, mimo że jest fenomenalnym, nie pasuje, bo Barcelona słynęła według mnie z tiki-taki. Właśnie ja się boję tego najbardziej, że lewy pójdzie do Barcy i będzie jak z Messi w PSG, że on będzie taki, wiesz, się nie zaklimatyzuje, tu nie będzie strzelał, to co prawda w PSG, że to on nie jest, wiesz, tym liderem, bo jest Mbappé, jest Neymar i tak dalej, nie? Jest dużo tych liderów. No okej. Okay. Jakby lewy poszedł do Barcy i strzelał bramki, to bym super się cieszył. Dobra, ale jeżeli wychodzi za takiego najlepszego piłkarza na świecie, to według mnie, skoro oni są liderami, to ty powinieneś ich przebić przynajmniej za dwa razy. No zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, co będzie z lewym i chciałbym, że jak już pójdzie, to żeby naprawdę się tam, że kurde, żeby strzelał te bramki. Ankara, Ankara, Messi, Ankara. Zresztą takie boisko troszkę przetyrane, że tak powiem. Patrz, ale leci ty. No kurde, i tak będzie na te duże bramki, jak wy będziecie. Ale właśnie nie rozumiem, czemu oni są tacy. Tacy malutcy. Ej, ale to wiesz, że jak wy od września przejdziecie na duże bramki, to gracie w 11. Chcecie grać w klasie Błaszki, jeśli jesteście z okolicy? Brakuje nam zawodników dobrych. Słabi, nie ma słabych zawodników, są po prostu lepsi od was. Nie ma słabych zawodników, są po prostu prezesy. Te filmy z reakcji to będą naszymi takimi, to będą takie, widzicie, będziemy od czasu do czasu nagrywali takie filmiki, gdzie coś oglądamy, ale w trakcie tak naprawdę pierdzielimy głupoty. Albo można zrobić coś takiego, jak Gimper robił Overwatcha. O, to my robimy Overballer. A widzieliście, że pizza zrobił swoją? 25 wychodzi pizza w Biedronce i byśmy mogli nagrać odcinek jakiś jedzeniowy. Tak? Niedługo przetestujemy food trucka czajnika Buzdela. Mega dobre, nowy food truck. 100 tysięcy łapek w górę pod odcinkiem tutaj chłopaków i ja się nawet dołożę. Oho! Ej, a może zróbmy tak, że tego futraga się zrobi? On tak, jakiś freestyler? Może niby... Kiedy ci coś nie wyjdzie i chcesz szybko udać, że tak miało być, ale jednak nie. Jednak no, nie. I na przykład powinien do popki zejść. No. Ten co ma sprzętu? Jaki prokop. Ej, taki rebounder to mam. No. Eseba, ale to taka bramka, taka cienka bramka to była. Ej, ale to jest oszukane, to na tym pachołku to jest łatwiejsze. To jest proste, ja to zrobię z Rabonem. My tamten gościu wcześniej mnie wkurzył. Ja to powtórzę z Rabonem. No mały gościu. No dobra, to okej. Nie no, rzuca się młody. Nie, to okej. Rzuca się. Ale tam by się to było. Rzuca się, ale mają boisko piękne. Boże, jakbym chciał takie Błaszka, bo taki sztuczny, taki Dobra, słuchajcie, w tym odcinku to by było wszystko. Dziękujemy za tygodniowy przegląd z newsów. I challenge śmieszny, bo będziemy ogólnie robili sobie tak pewnie raz w tygodniu, że... Ja sobie już mam nazwę. JP, seria JP, tak? Partia, seria JP. Partia, i co chcecie? Zostawiacie łapeczki w górę, pamiętajcie, że na 20 tysięcy. Coś wam obiecaliśmy w tym odcinku, nie pamiętam już co. No, zostawcie łapkę w górę, widzimy się na obozie i na kanale. Jeśli wytrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu, prezes to cienia.